Siemanko, dzisiaj chciałem przedstawić recenzję figurki customowej wersji Karla Cronena z filmu Hellboy. No i komiks oczywiście. Figurka jest w skali 1,6, czyli 30 cm. Zbudowana na bazie jakiegoś randomowego żołnierza. Niestety nie znalazłem odpowiedniej jakiejś bazy do tej figurki. Nie jest to też żaden action man, tylko jakiś tam randomowy jakiś tam żołnierz. I właśnie macie efekt tego żołnierza przerobionego na Cronena. Wzorowałem się w dużej mierze, nie ukrywając, na figurce, oryginalnej figurce Cronena z Sideshow. No, niestety figurka jest bardzo rzadko się pojawia, jest prawie nieosiągalna nawet na eBayu. Oczywiście ta wersja na Nazi Officer, a jak już się pojawi, no to kosztuje drogo, oj drogo, drogo. No dlatego nie kupię sobie raczej jej nigdy, a postanowiłem zrobić taką oto figurkę. Kim jest Cronen w ogóle, jeżeli nie wiecie, jeżeli nie oglądaliście Hellboya? No Cronen to jest nazistowski oficer, ale też nie do końca. On nie był takim zwykłym oficerem, jak to tam naziści mieli, czy tam żadnym z obozu zagłady i tak dalej, bo raczej takiej nie postawiłbym, nie szczyciłbym się czymś takim, że mam figurkę jakiegoś tam nazisty typowego. No dobra, jest nazista, ale taki nie trochę nietypowy. Cronen to był głównodowodzący Bractwem Thule. Bractwo Thule to było takie bractwo, które sobie Hitler stworzył, ponieważ Hitler był fanatykiem czarnej magii. Jeżeli oglądaliście Indiana Jonesa pierwszą i trzecią część, to wiecie, że Hitler chciał znaleźć Arkę Przymierza i Świętego Graala. I tak było naprawdę. Hitler chciał znaleźć to, to i tamto też chciał znaleźć. Różnego rodzaju dziwne rzeczy chciał znaleźć Hitler. No i do poszukiwań tych rzeczy miał stworzone właśnie takie bractwo Thule. Między innymi do tego bractwa Thule należał, pamiętacie z Indiana Jonesa, z jedynki, tego gościa, który wypalił sobie na ręce medalion? Todd się nazywał, no to właśnie, chyba dobrze mówię Todd, ale mniejsza z tym, no chyba Todd. No to ten gość właśnie był z Bractwa Thule. No i właśnie jednym z Bractwa Thule był Cronen filmowy. To był, dlaczego jest tak ubrany? No bo to był sadomasochista na tle operacyjnym, poddał się wielokrotnym operacjom, oczywiście w filmie był udziwniony, ponieważ był on już dawno nie żył i jego tam nie miał serca, dlatego musiał, krwi nie miał, dlatego musiał się taką aparaturą nakręcać, którą miał w ciele. No ale rzeczywiście prawdopodobnie na ileś tam procent gościu naprawdę istniał w rzeczywistości. Niby w filmie jest podane, że to jest postać fikcyjna Cronen, ale gdzieś kiedyś znalazłem coś na temat Cronena i gościu prawdopodobnie naprawdę istniał i właśnie należał do tego bractwa Thule. I też był ubrany w właśnie taką, no, taką typową marynarkę, ubiór takiego oficera niemieckiego i nosił prawdopodobnie naprawdę maskę przeciwgazową na twarzy, tylko że on nosił oczywiście taką normalną słonią, tą maskę przeciwgazową słoń typu, ponieważ też był masochistą i pociął sobie twarz i dla takiej większej charyzmy wśród swoich podopiecznych, podwładnych, nosił właśnie maskę przeciwgazową. No tutaj Cronen też nosi maskę przeciwgazową, tylko w takiej bardziej fantastycznej wersji. To jest, tak jak wspomniałem, pierwsza wersja, mogliśmy ją zobaczyć na samym początku filmu, gdy Rasputin chciał otworzyć portal, no to właśnie był Cronen przedstawiony z tym swoim charakterystycznym pistolecikiem i tymi swoimi ostrzami, które właśnie widzimy tutaj, jak ma nałożone na nadgarstki wysunięte. Dobra, przejdę do figurki, koniec. Dość tyle na temat historii. Mamy, to tak. Figurka, tak jak wspomniałem, to jest 1,6, czyli 30 cm, bazowa na Sideshow robiona. Ubrana jest w taki skóropodobny płaszcz z kieszeniami, tak jak w oryginalny Cronen miał ubrany. Płaszcz szyty na miarę figurki. Pod płaszczem mamy kamizelkę, czy kamizelkę, koszulę z ornamentami tutaj niemieckimi, guziki,
Tutaj mamy swastykę i ten taki ornament, nie wiem jak to się fachowo nazywa, klamrę od paca. Mamy tutaj kolbę, czyli kolbę, kaburę z tym pistoletem. Potem wam pokażę. Tak się oto prezentuje. Kabura, widzimy. Spodnie czarne. No i oficerki takie lakierowane. I stoi na stędzie takim tematycznym z napisem Hellboy. Dobra, przejdziemy do maski i czapki. Czapka jest wykonana z, może się uśmiecie, ale z balsy. Z balsy, tak, z drewna balsowego. Jest po prostu wyrzeźbiona od środka. Dodałem ornamenty, czaszkę i wronę. Tu ma tą swoją taką białą bandamę. Nie wiem jak to tam się fachowo nazywało, bo nie jestem zwolennikiem tamtych dziejów. No i maska. 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 Dodałem okulary. Wizjery są, jak widzimy, srebrne, ponieważ chciałem je zamalować rzeczywiście, żeby błyszczały się na czarno, ale myślę, żeby się gubiły w tej masce i tylko pod światło byłoby widać, gdyby się światło w nich odbijało. Maska też jest z balsy oczywiście zrobiona. Tutaj mamy wspomagacz słuchu, ponieważ Kronen tam miał uszy pocięte i chyba nie słyszał za dobrze, to jest ten wspomagacz słuchu. Tutaj mamy śruby, jakieś kabelki, takie jak tam Kronen miał. Ściągnę ją. No. Dobra. Maska tak wygląda. Też jest zrobiona z balsy, wyżłobiona w środku. A tak się prezentuje twarz Kronena. Oczywiście w oryginale to wiadomo, wiadomo jest, że jest lepiej. Twarz musiałem pierw zeszlifować, przemalować, wyciąć, co najważniejsze, wszystkie te blizny, które tu widzimy, to nie jest malowanie, tylko ja je wycięłem wszystkie nożem. Wszystkie te blizny są wycięte, ma wycięte usta, zęby domalowane, oczy podmalowane. Wszystkie te blizny wycięte. No i dobra. Stawię. Tylko. Mamy tutaj te jego nadgarstkowe ostrza. A na kawałku drutu trzymają się nadgarstka, jest jedno i przy pasie mu tutaj zamontowałem, to właśnie spadło, drugie, czyli dwa takie nadgarstkowe ostrza. No i możemy mu właśnie włożyć do dłoni ten jego pistolet. Założyć maskę, postawić kołnierz dla lepszego efektu. Czapkę oficerską. No i mamy właśnie Kronena mierzącego. Z tej, to jest znana jakaś tam niemiecki pistolet. A ja tam osobiście nie, tego nie wiem, nie wiem jaki to był model pistoletu. Tak oto właśnie prezentuje się Kronen w wersji Nazi Officer. Własnoróbka, custom. Ten tematyczny. Mam nadzieję, że filmik się podobał i chciałbym usłyszeć waszą opinię, czy figurka jest w miarę jakoś ciekawie wykonana. Też wspomnę, tak jak mówiłem na poprzednich filmikach, nie jestem customerem. Nie tworzę customów, ledwo zrobiłem, ile? 4? Raz, dwa, trzy, tak, 4 customy. 4 customy.
w całym swoim życiu, z czego czwarty to właśnie jest Kronen. Także nie mam też wprawy w tworzeniu tego typu przeróbek figurkowych. Więc pewnie dla takich typowych customerów figurka jest kijowo wykonana, no ale wiele zabawy było przy jej tworzeniu i ja tam się nieźle bawiłem. Szczególnie podoba mi się właśnie ten płaszcz. Szkoda, że trochę jest źle uszyty, bo chciałem zrobić taki efekt takiego podmuchu, tutaj dodać drut, ale musiałbym teraz dziurawić ten płaszcz tutaj, żeby dodać ten drut, ale może to tam mniejsza z tym. Może to jakoś wykonam. Także mam nadzieję, że filmik się podobał. Chciałbym usłyszeć wasze opinie. Chętnie zobaczyłbym jakieś komentarze. Jeżeli macie ochotę, to piszcie komentarze. No bo opinie dla mnie są ważne. Jak figurka się prezentuje z drugiej perspektywy, jak ją widzicie właśnie. Także dzięki za oglądanie. No i do następnego filmiku. Na razie.